Dzień dobry Państwu. Chciałam dzisiaj przedstawić, jak można w minimalistyczny sposób skompletować garderobę własną. Pokażę parę ujęć, parę takich zestawów ubrań, które będą oparte na czarnych spodniach. Czarne spodnie jest to taka kluczowa część garderoby, które każda pani powinna mieć. Na manekinie są spodnie podobne do tych, które mam teraz na sobie i zapewniam panie, że do tych spodni pasuje wszystko. Każde buty i każda góra. I teraz tutaj już manekin jest ubrany w zestaw z czarnymi spodniami i taką złotą bluzką, którą możemy śmiało ubrać zarówno na spotkanie jakieś, czy spotkanie rodzinne, czy wyjście do kawiarni, do restauracji. Jeżeli chcemy zbudować sobie jakiś zestaw bardziej służbowy albo bardziej oficjalny, możemy zamiast takiej złotej bluzki założyć białą bluzkę albo czarną. Zaraz pokażę. Teraz pokażę na zmianę z takim nieformalnym i formalnym tutaj zestawem. Założymy na przykład białą bluzkę. Taki zestaw możemy skompletować na bardziej oficjalne spotkania, na bardziej wymagające większej elegancji i do tego możemy dołożyć żakiet stylizowany na modę Coco Chanel. Może być rozpięty, może być zapięty, jeżeli chcemy dodać takiego pazura, jak to się mówi, temu tutaj kompletowi. Możemy zostawić właśnie koszulę tak swobodnie wypuszczoną, nie wciągamy w spodnie. Jeżeli chcemy, żeby zestaw był jeszcze bardziej oficjalny, możemy tradycyjnie włożyć w koszulę w spodnie i żakiet zapiąć. Teraz pokażę kolejny nieoficjalny look, czyli zestaw ubrań, gdzie chcemy elegancko wyglądać, ale nie musi być zachowana powaga. Do czarnych spodni zakładamy czarny t-shirt, może być z nadrukiem lub bez. Możemy go włożyć w spodnie lub nie. Możemy go częściowo włożyć w spodnie, taka jest teraz moda. Drogie panie, chciałam powiedzieć, że jest to moda dla każdej pani, niekoniecznie mającej 16 lat, tak? Zachęcam bardzo do eksperymentowania. Tutaj mam jako propozycja żakiet, który niczym nie przypomina tradycyjnych żakietów. Jest w kolorze fuksja i jest to świetny strój na spotkanie z koleżanką, do kawiarni, na randkę, gdziekolwiek chcemy iść. Strój jest odpowiedni. Jako dodatek tutaj przyniosłam również torebkę. Przewieszamy ją sobie przez ramię albo trzymamy. Ona pasuje do wszystkich zestawów. Taki bardzo uniwersalny model pasuje do wszystkich zestawów, które tutaj zaprezentuję. Teraz przedstawię bardziej oficjalny zestaw z jasnym żakietem i czarnym golfem. Nie jest to zestaw bardzo poważny, ale jednak bardziej oficjalny niż ten poprzedni. Czarny golf jest to też element garderoby, który każdy powinien w swojej szafie mieć. Możemy wypuścić swobodnie ze spodni. Możemy do tego dodać jasny żakiet. Pilnujemy, żeby nam się tutaj nie ściągało nic. Ma być wszystko swobodnie. Mamy świetny zestaw, tak samo na każdą okazję, tak? I to wszystko w oparciu o czarne spodnie. Żeby teraz dodać tutaj jakiegoś takiego dodatku, który będzie nas odzwierciedlać, zaproponowałam, przyniosłam tutaj
takie ciemnozielone pióra, które są bardzo oryginalne i pasują niemalże do każdej stylizacji. Pokażę teraz zestaw Total Look, nazywa się taki zestaw, kiedy wszystkie elementy stroju są w tym samym kolorze. Czarne spodnie, czarna koszula, proszę się nie obawiać tego koloru w zestawie z ciekawymi dodatkami. Możemy sobie część koszuli wpuścić tutaj w spodnie. Nie naciągamy zanadto. Taki zabieg pozwala nam też ukryć jakieś mankamenty figury, jeżeli chcemy oczywiście ukrywać. I do naszego zestawu możemy tutaj dodać jeszcze pasek. I teraz do takiego zestawu dodajemy smaczka w postaci dużego wisiora, bardzo jaskrawego. Tak? I taki zestaw na pewno nie wyda nam się smutny ani ponury. Pokażę teraz jeszcze jedną stylizację z golfem. Golf będzie tutaj pomocny nam przy zakryciu zbyt dużego dekoltu, ponieważ pokażę teraz stylizację z tuniką. Tunika, którą chciałabym zaprezentować, ma bardzo duży dekolt i nie wszystkie z pań, tak, dekolt jest taki duży, nie wszystkie z pań chciałyby zapewne, aby pokazywać tyle ciała, więc użyjemy do tego od spodu golf. I teraz możemy sobie śmiało tą tunikę tutaj ułożyć na sobie. Zapewniam panie, że na osobie żywej wygląda o wiele lepiej. I teraz dodajemy albo taki dodatek, albo możemy również dodać te zielone pióra, które użyliśmy prędzej. Do tego klasyczna czarna torebka, bądź w kolorze piór. I klasyczne czarne botki, takie, które na przykład mam teraz na sobie. Przedstawiłam tutaj paniom kilka zestawów z bazą czarnymi spodniami. Zachęcam serdecznie do eksperymentowania właśnie z modą, z różnymi elementami garderoby właśnie na bazie czarnych spodni. Dziękuję.